Jeśli chcesz, abyśmy dalej tworzyli streszczenia lektur, zasubskrybuj nasz kanał. Dzięki! O psie, który jeździł koleją. Autor Roman Pisarski. Czy widzieliście kiedyś psa podróżnika? A psa, który podróżuje koleją? Jeśli nie, to z pewnością zachwyci Was prawdziwa historia o psie Lampo, który jeździł właśnie koleją. A wszystko zaczyna się na stacji węzłowej Maritima w środkowych Włoszech. Pewien upalny dzień czekano tam na pociąg relacji Turyn-Rzym, a pasażerowie szukali schronienia w cieniu budynku przed palącym słońcem. Jedynie zawiadowca z racji swoich obowiązków wychodził na palące słońce. A choć byłby to zwyczajny dzień w pracy kolejarza, to wszystko zmienił pewien pies, który wysiadł z ostatniego wagonu odjeżdżającego dalej pociągu. Kudłaty psisko. Podobny nieco do szpica, ale i do owczarka, o wesołych szelmowskich oczach i jednym sterczącym uchu, zaś drugim opadającym w dół. Od razu podbiegł do zwiadowcy i zaczął się łasić. Kolejarz od razu poczuł sympatię do zwierzaka, tym bardziej, że myślał już o psie. Postanowił zatem zabrać go do domu, umiejscowionego o 20 km od stacji Maritima w miejscowości Piombino, tuż przy małym przystanku kolejowym. Niestety przewożenie psa pociągiem było zabronione, ale nie było innego wyjścia, kolejarz musiał złamać reguły. Zanim jednak wspólnie wyruszyli do domu z psem leżącym cichutko pod ławką wagonu, pies zyskał imię. Obaj, kolejarz i pies, wybrali się razem do bufetu, gdzie stołujący się tam pracownicy kolei nazwali go lampo. Bowiem przypominał on błyskawicę, żywy jak iskierka, ślepia mu się świecą, a na grzbicie ma jasną pręgę, mówił jeden z kolejarzy. Starając się postępować zgodnie z literą prawa i nie łamać zakazu, zawiadowca wpadł na pomysł, by pies biegł obok pociągu. Jednak odległość okazała się zbyt duża i po kilku kilometrach lampo zaczął się męczyć. Kolejarzowi zrobił się go żal i kazał mu pozostać na drodze. Nazajusz zawiadowca wracając do pracy do Maritima nie miał wielkiej nadziei na spotkanie Lampo. Jakie było zatem jego zdziwienie, gdy okazało się, że Lampo czeka na niego na dworcu. Co więcej, towarzyszył mu w wykonywaniu codziennych obowiązków, budząc zachwyt podróżnych. Tego samego dnia kolejarz złamał ostateczny przepis i zabrał psa do domu, przewożąc go pod ławką. Pies jakby rozumiejąc powagę sytuacji siedział cichutko jak trusia do końca podróży. W domu cała rodzina kolejarza była zachwycona psem, mała Gina i jej brat Roberto, a nawet malutka Adele, dzieci zawiadowcy były szczęśliwe, a Lampo zadowolony, posilał się przy stole. Kiedy jednak pies zasygnalizował potrzebę wyjścia, okazało się, że nie chodzi mu o załatwienie swoich potrzeb fizjologicznych. Oto właśnie na stację zajeżdżał ostatni pociąg do Maritimy, a pies skoczył do wagonu. Zawodowca był zdziwiony i wołał psa, ale ten nie zaskoczył, aż wreszcie wraz z pociągiem zniknął w ciemności. Mężczyzna był zawiedziony postawą lampy. Zastanawiał się też, czy pies na rozkład jazdy skąd powiem wiedział, o której godzinie odjeżdża nocny pociąg. Jednak następnego dnia, kiedy przyjechał do pracy, okazało się, że nie zdążył wejść do budynku stacji, a już wyskoczył z niego lampo. Od tej pory wspólne podróże stały się już tradycją. Lampo codziennie jeździł ze swoim panem do jego domu w Piąbiną na kolację, gdzie Roberto podsuwał mu najlepsze kąski, a następnie wracał do Maritimy. Stał się przy tym ulubieńcem kolejarzy uważał się bowiem za pracownika kolei, a stacja stała się jego domem. Co więcej, pomagał każdemu robotnikowi stacji. Nosił na przykład klucze lub młotki, zaś w południe wybierał się do bufetu na obiad, gdzie czekała już na niego gotowa porcja. Lojalność i pracowitość psa wzbudzała zainteresowanie wszystkich, a groby właściciel winnicy chciał go nawet odkupić. Kiedy kończyło się lato, winiarz coraz częściej zjawiał się na peronie, natomiast zauważono, że Lampo coraz rzadziej przychodzi do bufetu. Początkowo podejrzewano, że dokarmiają go pasażerowie, ale zawiadowca zauważył, że Lampo nie przyjmował żadnych poczęstunków od ludzi. Gdzie zatem się stałował? pewnego popołudnia zagadka wyjaśniła się. Lampu wybiegał zawsze do popołudniowego pociągu, który odprawiał nie zawiadowca, ale jego zastępca. To właśnie on zauważył, że pies oczekując na pociąg, siedział zawsze po drugiej stronie toru, a zatrzymujące się wagony zasłaniały go na kilka minut. Okazało się, że w tym czasie pies biegnie w stronę wagonu restauracyjnego, przy którym krótko szczekał, po czym okienko wagonu opuszczało się, a kucharz rzucał psu przygotowaną porcję smakołyków. Tydzień później miało miejsce wydarzenie które poruszyło całą stację. Lampo zniknął. Zawiadowca szukał go wszędzie. Odwiedził nawet winiarza. Ten jednak przekonywał, że o niczym nie wie. Myślał nawet, że może Lampo zatęsknił za jego dziećmi. Sam pojechał do Piombino. Jednak kiedy wieczorem dotarł do domu, okazało się, że i tu nikt psa nie widział. Następnego dnia nic już na stacji nie było takie same, a kolejarzy opuściła nawet ochota do żartów. Nikt nie spodziewał się, że pies może odejść, ani że niespodziewanie się mu pojawi. Tymczasem z pociągu z Turynu, który w południe wjechał na stację, wyskoczył lampo. Ta niezwykła podróż psa do Turynu i jego powrót zaczęły przyciągać na stację coraz więcej ludzi. Niektóre paniusie uważały, że taki mądry pies musi mieć rasowy wygląd i były rozczarowane, że lampo przypominał kundla, zaś aptekarz wspomniał swojego psa, kundla, jego mądrość. Z kolei właściciel cukierni był przekonany, że to cyrkowy pies, który uciekł z cyrkowej budy. Ludzie przychodzili przez kilka dni, a choć bufetowy cieszył się z tego, bo odwiedzali również jego lokal, to zawiadowca miał dosyć tych gości. Ucieszył się za kiedy ich wizyty ustały. Nikt nie spodziewał się, że lampo może jeszcze kiedyś pomyśleć o wyruszeniu w nieznane. Przecież było mu tutaj tak dobrze. Kolejarze rozpieszczali go, jedzenia miał mnóstwo, a jednak pewnego dnia znów zniknął. Tym razem jednak zawiadowca nie martwił się, bowiem wiedział, co robić. Zaczął dzwonić, ale w Turynie nie widziano psa. Podobnie jak w Salazo, w Savona czy Genui. Dyżurni i ruch odbierający telefon od zawiadowcy byli zdziwieni pytaniami o psa, a niektórzy żartowali. Sobie z tego. Dopiero telefon do Rzymu przyniósł oczekiwane rezultaty. Okazało się, że lampo tam właśnie się udał i teraz sobie siedzi nakarmiony w dyżurce. Wieś o niezwykłym psie, samodzielnie podróżującym koleją, zaczęła roznosić się po całych Włoszech. Lamp odpoczywał kilka tygodni, po czym znów zaczynał podróżować. I trudno było mu tego zabronić, bowiem potrafił wybrać moment, żeby się wymknąć. Kolejarze na wielu dworcach doskonale już go znali i wiedzieli, że to podróżnik z Maritimy. Karmili go zatem i odsyłali do domu. Choć byli i tacy, jak pewien kolejarz z Rapalo, którzy chcieli go przywłaszczyć. Ale Lamp powracał. Tam, gdzie byli ludzie, których kochał i którzy go kochali. Pewnego dnia na stacji zjawił się nawet redaktor jakiejś gazety, by napisać o psie artykuł i zrobić kilka zdjęć. Lampo to urodzony podróżnik, można było przeczytać w artykule. Kelner jednego z wagonów restauracyjnych, który dokarmiał Lampo, zastanawiał się nad powodami podróży psa. Myślał, że może szuka on swojego dawnego właściciela, a może lubi ruch. I choć nie wiadomo, jaka była przyczyna, to Lampo, niczym prawdziwy podróżnik, kierowany instynktem, zawsze, na przykład, wiedział, z którego peronu odchodzi dany pociąg. Pewnego razu, jednak czekając w Paoli na ekspres w kierunku północnym, przydarzył mu się wypadek. Tłum ludzi wypchnął psa, który usiłował dostać się niepostrzeżenie do pociągu. Lampo zdecydował się zatem ponownie wskoczyć skoczyć na stopień. Kiedy pociąg już ruszał, zakleszczył go jednak automatyczne drzwi wagonu i tylko szybka interwencja ludzi uratowała mu życie. Jednak kiedy pociąg zatrzymał się, a konduktorzy zbiegli się, by zbadać przyczynę pociągnięcia za rączkę hamulca, pies zniknął. Okazało się, że miał złamane dwa żebra i nogę. W chwili, kiedy pociąg zatrzymał się, a drzwi otworzyły, on upadł na tor i zsunął się ze stromego nasypu. Ostatnim sił, podczołgał się do krzaków rosnących w rowie i zakopał się pod liśćmi. Dwie godziny później znalazła go jakaś wieśniaczka pędząca osła, która usiadła pod krzakiem, aby odpocząć. Kobieta zabrała rannego psa, wioząc go w wielkim korzu przymocowanym do grzbietu osła. Była przekonana, że jej mąż, owczarz, pomoże mu do do siebie. Pietro umiał nastawiać złamane kości, zaopiekował się zwierzakiem, jednak nie wróżył mu długiego życia. Lampo faktycznie bardzo długo chorował i dopiero po paru miesiącach zaczął wychodzić na podwórko, choć wciąż utykając. Owczar rozmasowywał mu łapę, by się rozprostowała, a Lampo lizał go po ręce. Bardzo się przywiązał do nowego opiekunka, chociaż w sercu czuł dziwny niepokój, który nie pozwalał mu na spokojny sen. Mijały kolejne miesiące, a pies robił się coraz bardziej smutny. I w tym czasie zawiadowca poszukiwał swojego przyjaciela. Początkowo nie martwił się, gdyż znał już podróżniczą naturę Lampo. Kiedy jednak minął tydzień, zaczął się niepokoić, szczególnie, że nikt z kolegów na innych stacjach nie widział psa. Któregoś dnia zastępca zawiadowcy wpadł na pomysł, by zwrócić się z prośbą o pomoc do znajomego redaktora. Tak też zawiadowca zrobił i kilka dni później w gazecie ukazał się komunikat o zaginionym psie wraz z jego fotografią. Mimo iż w odpowiedzi zgłaszało się wiele osób, to tak naprawdę nikt nie miał wieści o lampo. Nie pomogło również kolejne ogłoszenie umieszczone kilka tygodni później żaden z numerów gazety nie trafił bowiem do małej wioski na południu Włoch, w której przybywał lampo przyszła wiosna, a lampo pod opieką owczarza i jego żony zupełnie wrócił do sił, ale wciąż był smutny a podejrzewał, że pies ten jest dawnym właścicielem, dlatego nie zdziwił się zbytnio, kiedy któregoś dnia lampo po prostu zniknął. Moment, w którym pojawił się znów u swojego zawiadowcy, był bardzo wzruszający, zarówno dla psa, jak i dla zawiadowcy. W kilka minut później o powrocie psa widzieli już wszyscy na stacji, a niektórzy nawet ocierali ukradkiem łzy. Kiedy o powrocie małego podróżnika dowiedział się redaktor, napisał artykuł ozdobiony zdjęciami psa. Tytuł artykułu brzmiał Lampą, który zawsze wraca. A tekst przyciągał rzesze czytelników. Wkrótce na stacji zjawiła się nawet telewizja, radio nadawała audycję o psie podróżniku, a jeden z muzyków skomponował piosenkę ze szczekaniem psa w tle. Elegancką limuzyną przyjechał również amerykański filmowiec, który złożył ofertę kupna psa, ale zawiadowca nie chciał go sprzedać, mimo iż filmowy dawał nawet 500 dolarów. Niestety nie wszyscy byli zadowoleni z obecności Lampo na stacji. Pewnego dnia naczelnik z dyrekcji kolejowej wezwał zawiadowcę do siebie, był bardzo w złym humorze i pokazując zawiadowcy gazetę z artykułami o Lampo krzyczał, że doworce nie są i nie mogą być przytułkami dla zwierząt. Uważał, że teksty dotyczące psa podróżnika uczyniły ze stacji Maritima wesołe miasteczko. Zażądał zatem, by zawiadowca usunął psa ze stacji. Zaproponował mu, by zabrał go do domu i uwiązał na łańcuchu albo oddał w dobre ręce. Zawiadowca całą drogę do domu myślał, co ma zrobić. Wiedział, że nie zatrzyma go siłą w domu. Nie wyobrażał sobie też, że mógłby lampę sprzedać w końcu nie sprzedaje się przyjaciół. Jedyne wyjście to wysłać psa gdzieś bardzo, bardzo daleko, gdzie będzie miał dobrą opiekę. Zawiadowca przypomniał sobie o wuju z Palermo, który był wdowcem i kochał zwierzęta. Stary ogrodnik zgodził się na propozycję zawiadowcy i omyślił plan podróży. Zawiadowca postanowił nie mówić nikomu o swoim planie, by nie martwić swoich kolegów i rodziny. Do tajemnicy został dopuszczony tylko jeden telegrafista, który właśnie wyjeżdżał na urlop do mieszkającej w Neapolu rodziny. Zawiadowca wręczył mężczyźnie karteczkę z nazwą statku La Bandera i danymi marynarza, który obiecał zaopiekować się psem w trakcie podróży do Palermo. Jednak pies chyba przeczuł, jakie są plany wobec niego, bo uciekł telegrafiście, wyskakując z pociągu zaraz za Rzymem w Elterii. Kiedy dwa dni później wrócił na stację, zawiadowca nawet nie miał sił się gniewać. W końcu zaletą psa było to, że zawsze wracał. Z pomocą konduktora rzymskiego. Ekspresu wysłał jednak lampo ponownie w podróż do Rzymu, a ten następnie przekazał psa kierownikowi pociągu jadącego do Neapolu. Lampo wrócił tydzień później, zmęczony, ale radosny. Zawiadowca postanowił zatem sam zawieźć psa osobiście do Neapolu i przekazać psa marynarzowi. Widział, jak pies stoi na pokładzie statku i patrzy wodę, jakby miał zamiar w nią skoczyć. Minął miesiąc od wysłania lamp statkiem do wuja, a zawiadowca wciąż jeszcze nie powiedział nikomu co zrobił. Młody telegrafista, który wrócił już z urlopu, również nie zdradził tajemnicy. Zatem wszyscy udzili się, że pies lata dzień wróci, bo go, uważnie przyglądając się każdemu pociągowi. Dzieci w piąbino również były smutne, aż pewnego dnia zawiadowca zdradził im tajemnicę, pocieszając, że pies dostał się w dobre ręce. W tym samym dniu nadszedł też list od wuja, w którym pisał, że wielką ma pociechać psa. Choć ten tęskni. Dobry z niego stróż i przyjaciel, choć czasami ucieka i podróżuje do pati, a nawet do Messyny. Jednak Roberto to nie pocieszyło. To, co pisał krewny, postanowił, że kiedy dorośnie, wsiądzie na statek i przywiezie lampo do domu. Któregoś dnia zadzwonił też redaktor gazety, chcąc napisać o lampo, ale zawiadowca zbył go niegrzecznie, mówiąc, że nic nie wie o psie. Winił redaktora za reklamę w gazecie, która doprowadziła do tego, że lampo musiał opuścić Maritimę. Koledzy zawiadowcy z innych stacji naciskali na zawiadowcę, by nie rezygnował z poszukiwań, by dzwonił za psem po różnych stacjach. Jednak bliscy współpracownicy mężczyzny nic nie mówili. Być może domyślali się prawdy. Kolejarz, który przyjechał z dalekiego Reggio, nie dawał się zbić stropu i powtarzał, że widział tam lampo. Nie mógł jednak wyjść z pociągu, a kiedy wrócił po kilku godzinach na miejsce, zwierzaka już nie było. Z relacji kolejarzy wynikało, że wsiadł do pośpiesznego pociągu. Zawiadowca odczuł ulgę. Choć zastanawiał się, w jaki sposób pies wydostał się z Sycylii. Wiedział też, że czekają go kłopoty, ale postanowił się nie martwić. Wysłał tylko list do wuja i rzeczywiście ten potwierdził, że przed tygodniem pies zniknął. Zawiadowca podzielił się nowiną z kolegami, więc teraz wszyscy czekali na psa. Każdy dzień mu przynieść niespodziankę. Wszyscy byli dobrej myśli, tylko bufetowy wątpił w szczęśliwy powrót psa. I faktycznie mijały tygodnie, a pies nie wracał. Wreszcie późną jesienią do drzwi kancelarii zapukał jeden z kolejarzy. W rękach niósł zawiniątko. Był to Lampo, choć w bardzo ciężkim stanie. Jeszcze tego samego dnia z miasteczka sprowadzono weterynarza, który opatrzył rany czworonoga i nie wziął za to pieniędzy. Chorym zajęła się cała brygada dworcowa i Lampo powoli zaczął wracać do sił. Zawiadowca zaś korzystał z każdej okazji, by doglądać przyjaciela. Pewnego dnia zadzwonił telefon z dyrekcji kolei. Okazało się, że dzwonił ten sam naczelnik, który kazał zawiadowcy pozbyć się psa. Powiedział, że słyszał o powrocie psa i nakazuje zawiadowcy zająć się włóczykiem jak najlepiej, by ten wyzdrowiał. Taki rozkaz zawiadowca mógł spełnić z radością, tym bardziej, że naczelnik pozwolił mu zatrzymać psa Lampo powoli wraca do siebie, choć nie miał już takiej chęci do figlowania jak kiedyś. Nie miał też ochoty na zamieszkanie w Piąbiną, więc to rodzina zawiadowcy często odwiedzała psiaka. Dzieci były również tego dnia, kiedy na dworcu zjawił się też wysłannik największego rzymskiego dziennika. Ale zawiadowca odmówił udzielenia wywiadu. Dziennikarz wpadł zatem na pomysł, by zaprosić na ciaska dzieci i w ten sposób uzyskać informacje. Zbliżała się pora odjazdu popołudniowego ekspresu. Słychać już było lokomotywę. kiedy zawiadowca jakby tknięty przeczuciem wyszedł na peron, mimo iż do tego pociągu akurat nigdy nie wychodził. Stacja jak nigdy była pusta. Ze swojego biura wyszedł właśnie zastępca. Gdy nagle mężczyźni spojrzeli na tory, tam na szynach toru trzeciego bawiła się mała Adele najmłodsza córka zawiadowcy. Była w odległości kilkudziesięciu metrów od pędzącego pociągu. Mężczyźni rzucili się, by ratować dziecko, ale wyprzedził ich lampo, zdążył zepchnąć dziewczynkę z torów, sam jednak zginął pod kołami pociągu. To prawdziwa historia o psie, który naprawdę żył we Włoszech. Znają każde dziecko. Jego grób znajduje się blisko budynku stacji, na której zginął. Do dziś przetrwała tam pamięć o nim.